Mieszkańcy miasta bardzo dobrze przyjęli ustawione w kilku punktach subałk nakrętkomaty. Ten pierwszy, ustawiony obok siedziby suwalskiej biblioteki przy ulicy Emilii Plater, napełnił się w rekordowym tempie, choć barwne nakrętki są niewielkie. Sprawdziliśmy także kosz ustawiony przy ulicy Kowalskiego. W piątek zawartość prezentowała się tak, a w poniedziałek już tak. Wpływy ze sprzedaży zebranego w nakrętkomatach plastiku będą przeznaczane na pomoc chorym dzieciakom. Dzisiaj ustaliliśmy, że na polskim rynku za kilogram tego rodzaju tworzywa średnio można uzyskać nawet złotówkę. Aby ją dostać potrzebne jest od 300 do 500 sztuk nakrętek, bo jak wiadomo, są w różnych rozmiarach. Wygląda jednak na to, że charytatywny cel zbiórki wyjątkowo przypadł suwałczanom do gustu. Do tej pory kolorowe. Nakrętki najczęściej trafiały na taśmy przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, a tam nie było możliwości ich wysegregowania. Tymczasem tworzywo, z którego są wykonane, to czysty polimer PET. Można go w bardzo prosty sposób podać recyklingowi, przerobić na specjalny granulat i ponownie użyć do produkcji kolejnych nakrętek czy opakowań. Korzyść jest więc podwójna.